Cześć i czołem. 13 kwietnia. Idziemy właśnie do studia Kalifornia. Zobaczymy, co dzisiaj zrobimy, bo niestety nie udało się opracować całego tekstu piosenki. Zostało nam trochę. Mamy parę jeszcze dziur do wypełnienia, ale zobaczymy, jak to się potoczy. Ale na razie jest fajnie. No i proszę bardzo. Witamy. Nie wiem, czy dobrze widać. Piękne miejsce. Zobaczymy, co robi realizator. Przed chwilą jadł pączka. Moje przekonanie jest, że pali fajkę. No właśnie. Dzień dobry. Co robi pan realizator? Najpierw pan jadł pączka, a teraz fajeczek. Dokładnie. Proszę trzeba bardzo. Dzień zadbać dobry o wszystkie zasoby potrzebne do tworzenia rock'n'rolla. Pączki i papierosy, szanowni państwo. Pączki i papierosy. Tak. To przekaz dnia. Pączki i papierosy. To nie jest pierwszy pączek tego dnia. To nie jest pierwszy pączek tego dnia. To widać. Ja chciałem was pochwalić za piękną wystawkę świąteczną. Naprawdę jest klimacik. Ogródek na wejściu. Petunia kwitną. To możemy zrobić już dalej. Tak? Czyli jeszcze raz do tego samego momentu, tak? Tak. Dobra. Cześć kochani, jest 19 kwietnia, kolejna próba przed nami. Przyznam, że jest zupełnie inna atmosfera niż była. Jesteśmy po świętach, czuję się słabo, jestem przeziębiony, czuję się gruby, nieatrakcyjny po świętach, jestem przejedzony. Strasznie dużo rzeczy akurat w tym miesiącu, bardzo okrutny miesiąc, ale spoko, no musimy sobie radzić. Dzisiaj będziemy nagrywać kolejne wokale, już kończymy tak naprawdę, proces jest bardzo bliski ukończenia. Napisałem tekst, skończyłem do utworu, zwrotka, refren i tak dalej, ale czy to jest dobre? Sam nie wiem, przyznam wam szczerze, mam wątpliwości czasami, ale no cóż, pozostaje jakoś działać do przodu, kurczę. Ale niestety nie mam tego entuzjazmu co na co dzień, za dużo rzeczy akurat się dzieje w tym momencie. Ale cóż, pokażę wam za to otoczenie, w którym jesteśmy. I oczywiście co, Studio Kalifornia, najlepsze miejsce pod słońcem. Dobra, może jak tam wejdę, to zmieni się atmosfera. No to jak wejdę, to jakiś nowy duch we mnie wstąpi. I chodzi o to po prostu, żeby ten podwójny refren zapętlić z fragmentem jeszcze tego bridge'a wcześniej. Czyli no tak, żeby tak. Łukasz mógł sobie poeksperymentować na tym. Przejebane jest stary z przyciskami, kurwa, w Seacie. Dotkniesz łapą i kurde zmienię ci utwór.
Ktoś powinien 10 lat zapierdalać na galerze, kurwa, za ten przycisk. Przede wszystkim, jaki mamy dzisiaj dzień? 29 kwietnia, to znaczy, że jest piątek, że już zaraz majówka. Wszyscy mają wyjebane, nikt nie pracuje. Miasto zaczyna pustoszeć. Mam nadzieję, że maj będzie obfity muzycznie, że zrobimy dużo rzeczy. Trochę więcej niż w kwietniu, bo w kwietniu zrobiliśmy sporo, ale nie tak dużo jak chciałem, ale to dlatego, że mieliśmy naprawdę, ja byłem bardzo rozproszony na milion różnych rzeczy, miałem dużo roboty takiej czysto zawodowej, z której nie można uciec, no bo trzeba jednak jakoś zarabiać, trzeba coś robić, żeby utrzymywać się na powierzchni finansowo. Nie można tylko żyć z muzyki, bo życie z muzyki. No, chciałbym, żeby się mogło jakoś ziścić za jakiś czas, ale na razie to są tylko wydatki, koszty i inwestycje. No ale dobra, tak chciałem, tak jest. Mamy już prawie jeden utwór, prawie cały skończony. Słyszeliście go dzisiaj w tych poprzednich nagraniach. To jest trzeci utwór o roboczym tytule Sphinx. Myślę, że jest naprawdę całkiem spoko. Nie wiem, napiszcie, co myślicie, jak wam się podoba, czy wam się nie podoba. Znaczy, jak wam się nie podoba, to nie piszcie. Słuchajcie, ja lecę teraz nad Wisłę, lecę coś zjeść. Lecę się spotkać z przyjaciółmi i co? Mam nadzieję, że macie się dobrze, że odpoczniecie przez majówkę i będzie fajnie dla nas i dla was. Słuchajcie nas na YouTubie, słuchajcie nas na Facebooku, na Instagramie, wszędzie. Klikajcie co możecie. Każdy like, każde serduszko nam pomaga, daje nam energię, daje nam takie siłę do działania, żeby po prostu cisnąć. Więc każde takie wsparcie jest super mile widziane. Słuchajcie, żegnam się z wami. Wszystkiego dobrego. Peace. Trzymajcie się. Pa, pa. Bardzo wiosna, staję w Warszawie. Już jak jest inaczej, już jest pięknie, już jest zupełnie inaczej. Inny klimacik, o kurwa, to nie ma przejścia. No i co? Idę jak głupi youtuber i proszę, dochodzę do ściany. No bardzo ładnie, bardzo ładnie, Jacob. I wracamy. No i co? Tyle było.